Hej, cześć, siemano wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2. Już kupiłem wszystkie rzeczy potrzebne do mikstury dla Fortuna. I cóż, zróbmy. I to jest to. Jak za mało składników? A, dobra, okej, dobra, nie do końca, zapomniałem, prawda, jeszcze żądło kropicy muszę kupić dwa. Tu fiska mamy, prawdaż. Ja zapomniałem przecież, bo ja nie chciałem, bo na próbę jeszcze właśnie sobie patrzyłem. Wszystko w porządku będzie właśnie było, tylko ja zapomniałem, że nie kupiłem tego jeszcze, zapomniałem właśnie. Ale szybko nadrobimy to, spokojnie, kupimy u Fiska ten... Pokaż mi swoje towary. te właśnie żądła krwopijcy. To jest to, dobra, mam. Bo też czytałem właśnie na forum, gdzie kupić można te składniki. I to widziałem się, że u Fiska można kupić właśnie te żądła. U Zurisa lub... tędy. U Zurisa lub Sagitty. Ja nakupiłem u Sagitty, powiem wam tak. Ponieważ tak, Zuris pisał, to jest ten gościu, co z kolonii górniczej był. I tam... niepowodzenie było i poszedłem jednak do Sagitty właśnie i kupiłem u niej i cóż, wszystko w porządku jest, elegancko. Dobra, dajmy mu tą miksturę, mam nadzieję, że wszystko jest dobra, w porządku. Okej, mam dla ciebie miksturę, powinna pomóc ci odzyskać pamięć. Ufam ci What? O co, come on? Nikt nie chce wiedzieć. Ale chwila! O co, come on? Dlaczego on dead? What the fuck? Kurde. Wiecie co, moi drodzy? Ja jeszcze raz to zrobię, ponieważ coś źle zrobiłem. Dobra, widzimy się zaraz, jak zrobię to dobrze i... na razie, no... do zobaczenia. No dobra, okej, jednak nic nie... Czy witam was po przerwie znowu. W tym odcinku właśnie, w tym niestety. Jednak... powiem wam tak, że nie udało mi się tego zrobić. Nie udało mi się tego jeszcze raz robić. Nie chciałem... No, powiem wam... szukałem wszystkiego. Co było właśnie z tym zadaniu wspólnego. W ogóle... trzeba się nauczyć właśnie wykorzystania właśnie żądeł z tego, z... właśnie nie wiem, może coś źle robię, nie wiem. Bo ja tego nie ogarniam, tego zadania w ogóle. Żeby znaleźć żądła i żeby to dobrze właśnie, żeby to zrobić. Pokaż mi... w ogóle dobrze to... te żądła. Bo to jest to samo co żądło kropicie, tylko to, no, to jest to samo, to ja nie wiem o co kaman, dlaczego te zadania jest, jak zwykle, niezakończone, bo on deada, jak widzicie. Nie wiem co jest nie tak, nie wiem. Nie wiem co jest nie tak z tym zadaniem, nie wiem. Zaraz jeszcze raz może zróbmy to, ale kurde, bez różnicy czy jest ten stół, czy tamten drugi, nie wiem. Bo to jest to, bo to jest to na pewno, tylko... bo nawet to oglądałem u tego, u QR Hadrona czy jakoś, tak to on to tak samo robił właśnie te zadanie. Ale mu się udało w piruny, nie wiem czy on się nauczył tego, czy nie, nie wiem. I nie wiem jak to zrobił, to nie wiem, zobaczymy jeszcze raz teraz, albo zapiszę grę może. Zapiszę sobie grę, może zobaczyć teraz trzeba, nie wiem. Mam dla ciebie miks. Ufam ci. No
Ufam ci, ufam ci. O, no widzicie? Kurde, deda w piruny. Nie mogę z tym zadaniem. Nie wiem, co zrobić z tym... W tym wypadku. Nie wiem, nie ogarniam tego. Nie wiem. Dobra, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie ogarniam tego w ogóle. Czekajcie. Gadałem już od Snaf, u Snafa gadałem na temat tego zabójstwa Estebana, chyba nie jeszcze. Zaraz pogadajmy o nim. Hej, ty! Znaczy z nim pogadajmy, o. No to ja... Musisz załatwić jednego z ludzi Estebana. Człowiek, którego... Ale tak łatwo... No pewnie. Dokładnie. Ale żeś mi powiedział. Co ludzie? O kogo ci do... Co, Emilio? Wydaje mi się, że nie zapaliłbyś... Co wiesz? Wydaje mi się, że nie przepada za Estebanem. Pracuje dla... Co mi powiesz o Finie? Dobry kopacz. Ma zmysł do szukania złota. Z tego powodu Esteban go szanuje. Wydaje mi się, że się nawzajem dobrze dogadują. No... Co, Lena? O ile dobrze wiem... Co możesz mi powiedzieć? Fisk to fisk. Płaci haracz Estebanowi i odda... Wydaje mi się jednak, że Esteban za bardzo go nie obchodzi. Aha... Hunolu. A, Hunow! Ta informacja... Fajnie. Nie wiem, kurde, nie ogarnia w ogóle tych zadań niektórych w tej grze, wiecie? Na przykład u tych bandytów. Nie wiem, czy się gra zbugowała, czy co, nie wiem. Nie wiem, w ogóle, kurde... Tym czymś to ja w ogóle nie ogarniam, kurde. Przecież wszystko dobrze zrobiłem, to ja nie wiem, co jest jasnego pana, nie wiem. Nie wiem. Mam... Ufam. No ufam ci, tylko tyle gada. O i kurde, deda ten frajer, ten Fortuno. A, spoczywaj w pokoju. W imię Chrystusa i tak dalej, i tak dalej. Na razie. Jednego mniej chociaż. Nie wiem, kurde, on w ogóle, on był... Taki sobie ten Fortuno, w ogóle on jest jakiś taki... Ujebany, znaczy nie powiem. Serio. W ogóle w jedynce był też, w dwójce też, w trójce, że... Dobrze, że go w trójce nie ma. Bym miał już... Nie wiem, co by było z nim, nie wiem, nie wiem. Chyba bym dostał, kurde, cholery z tym gościem. Ale dobrze go nie zrobili, fajnie. Cześć. Czego chcesz? A co do próby zabójstwa Estebana? Tak? Wiesz, kto stoi za tym wszystkim? Dlaczego chcesz to wiedzieć? Esteban chce go widzieć martwym. O, pracujesz dla szefa. W takim razie powiem ci, co wiem. Po próbie zabójstwa chciałem odebrać swój kilof od kowala Huno. Nie było go tam jednak. No i? On zawsze tam jest. Według mnie to dość podejrzane. A wraz... Powiedziałem ci już. No okej, okay, dobra. Dobrze. Dobrze. Gdzie to... Idź do Hunokowa. Jeśli chcesz wejść, do Torusa możesz nawet nie iść. No, to normalne jest przecież. Przecież najpierw trzeba zdobyć ten... ten właśnie ten czerwony kamień, co oni mówili tam. Czołem. Czołem! Czołem! Jestem Lenar. Witaj w obozie Kopacza. Kopacza? Myślałem, że Luchy to obozowisko ogólnie? Bandytów. Nie, czołem. Jasne, ale bandyci też zajmują... Niech czas tym, nie pamiętam już jak to się mówiło. Czołem, kluski, coś tam. A co... Tak? Nie pamiętam stoi za próbą zabójstwa? Oczywiście, to na pewno sprawka Emilii. Jak szalony biegał do kopalni i rył tam niczym kryt. Ale od czasu próby zabójstwa siedzi, to jasne, aby wejść do... Ale pewnie już nie śmie... Ale dlaczego... A skąd mam to wiedzieć? Może ma kole... Tak, to mia... On myśli, że to takie ładne. Nauczysz mnie... Jasne! Właśnie od... Dobra, ale powinieneś od... Cóż... Najlepiej od razu od... 50... Naucz mnie, jak wydobywać złoto. Nie wal ciągle w jedno miejsce. Postępuj zgodnie z... No dobra, dobra. Ale żeś mi powiedział dużo? Ja nie mogę, Boże! O Jezu... Lenar powie... Lenar!
pomóż mi znaleźć człowieka, który Nie, nie chcę mieć... Jeżeli taki idiota jak Lenar zauważył twoje dziwne zachowanie, Esteban szybko coś zwącha. Ja? Cholera. Podam ci tylko imię. Nie powiem nic więcej. Słucham. No okej. Huno! Idź do Huno! On musi coś wiedzieć. Dobra. O Jezu. O Boże, ale będzie mieli, kurde, podróż. Zawalista po prostu. Tak jakby brakowało mi z Marcin. Gdzie ten Huno jest? Tu. Tu. Tak jakby mnie to cokolwiek tutaj. Hej, ty. A co do prób czego ode mnie? Szukam osoby i przyszedłeś... Myślałem, że możesz coś wiedzieć na ten temat. Ale nie wiem. Nie mam czasu na takie rzeczy. Słyszałem trochę ciekawych rzeczy na twój temat. He? Podobno w momencie zamachu nie było cię na stanowisku. Tak? Emilio zdradził twoje imię. Na pewno wiesz coś na... A więc porozmawiałeś sobie ze... Nie tylko on ciebie podejrzewa. On myśli, że to takie łatwe. A się rozgląda. Jak to? Jeśli stoisz za tą próbą zabójstwa, to zapłacisz za to. Jesteś idiotą. Naprawdę zamierzasz... Spadaj stąd. Hej, ty frajerze! Kurde! I znowu zje... Nie będę kończył już. Dobra. What? Czekajcie, pogadałem już z nimi, czy jeszcze nie? Chyba nie jeszcze. Zaraz zobaczę, zaraz. Ze Snafem chyba rozmawiałem już? Nie jeszcze. No dobra. Dobra, to sobie trochę to... jak to? Szybko zrobię, szybko to pominę. Bo już to przecież czytałem już. W ogóle czytałem, wy też czytaliście pewnie, to ja sobie to jeszcze raz... pominę to wszystkie. Teraz z tymi kopaczami jeszcze porozmawiam się, bo tym Lenarem i tak dalej. Czołem! Coś tam. Luchy? Sodurem? Nie pamiętam się, jak to się mówiło. Nie, tego nie chcę. Tego na razie nie chcę. Cześć. Czego chcę? Cześć, kolego. Gdzie dostaniesz do... nowy? Pamiętam, kurde, w jedynce wrzut. Jaki on był, kurde, upierdliwy, ten gościu. Boże. Co muszę... Trzeba wiedzieć kilka rzeczy. Jaka kobieta... Zacznij kop... Niektórzy... What? Potrafisz ocenić... Pewnie. Robię tu już... Powiedziałbym przeciętnie... Mam 35 lat. Potrafisz o... A tak? Wiesz... Dlaczego? Esteban... O, w takim razie... Po próbie... Nie... No i... On... Czekajcie, to teraz trzeba... Lenar powiedział, że... Jednak źle zrobiłem wtedy, nie to opcję wybrałem u Huna właśnie i dlatego tak się porobiło, że on do mnie... O, spadaj, gościu! Coś tam było dalej, nie pamiętam za bardzo tego. Tego jest więcej, wiesz? Może grę zapisać najlepiej byłoby? Też tak myślę. 5-1. Ile już godzin w ogóle przegrałem już w tej gry? Już mamy 25 godzin już, kurde. Jak skończymy bandytów, obóz, tak myślę... Trzymam się od tego z daleka. Tak myślę, może będzie 27 godzin już przegranej gry. Już to może, nie wiem. Stal? Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Trzymam się od tego. Oczywiście w starym obozie. Racja. Cóż, wszyscy... Paru ludzi. Niektórzy... Trzymam się od tego. Opowiedz, kiedy przestała istnieć... Niektórzy się ukryli, inni uciekli, a wszystko zostało splądrowane. Co zrobiłeś? Próbowałem uciec z obozu, gdy nagle zrobiło się strasznie jasno i poczułem straszliwy ból. Trafił mnie cholerny piorun. O kurde. Ciągle mi się zdaje, że go słyszę. Później dowiedziałem się, że znalazł mnie Thor. Cóż, możesz ją mieć. To, że jest ten parszywy pies, ściąga haracz z... O kurde. A z czego ode mnie? Szukam osoby i przyszedłeś z... Myślałem, że... Ale nie... Gdyby to zależało od... Słyszałem, podobno w momencie za... Tak? Emilio zdradza, więc porozmawiamy nie tylko on. Nie musisz mi tego mówić. Jak to?
chce się dogadać ze zleceniem. Wystąpisz przeciwko Estebanowi? Zbyt długo już czekam. Domyślam się, że przejął ją Esteban. Oczywiście sam nie brudzi sobie tym rąk. Ma na usługach paru bandytów z bagna. Skąd o tym wiesz? Pijani bandyci dużo mówią. Ten gadatliwy bandyta ma jakieś imię? Nie powinno cię to obchodzić. Ale gość, którego szukasz, nazywa się Juan. Jednak od dawna nie widziałem go w obozie. No okej, dobra. W porządku. Dobrze. Dobra, mam to zadanie, mamy stale Huna. Dobra, mamy. Teraz idziemy do... jeszcze do Fiska, bo nikt tam nie chce chciał... wiedzieć. Bandyta, to tam nie chce go nawet bandyty. Może być go tylko jeszcze do Fiska, bo on chciał, chyba jakieś jeszcze zadanie miał on dla mnie, tak mi się wydaje. No, zaraz zobaczymy sami sobie. O właśnie. Co to za paczka pełna wytrychów? Aha. Miała zostać odebrana od piratów, ale przechwycił ją gość imieniem Juan. A tyle ten sukinsyn. Juan, co? Nie udawaj. Masz rację, ale chyba rozumiesz, czemu ci o tym nie powiedziałem? Każdy w obozie wie, że pracujesz dla Estebana. Nie mam zamiaru się w to wplątać tylko dlatego, że chcesz ten swój czerwony kamień. Przez to będzie jeszcze więcej kłopot. Nie musisz mi tego mówić. Był w sztok pijany. Dobra. Dużo by mnie to kosztowało. Rozumiem. Dobrze, nie krzycz! No dobra. Trzymam się od tego z daleka. To tak, teraz co mam zrobić? Przede wszystkim. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Dobra. W końcu tylko to była jego decyzja. Będzie uważać w pioruny, kurczę. Może wybijmy sobie szybkiego śledzia. Nie wiem czy mam jeszcze, a zobaczę. To wszystko tylko po nie wiem czy ja zrobię to zadanie jeszcze, kurczę. Ciągle to te samo. Właśnie... meandry umysłu, nie wiem, bo nie ogarniam w ogóle, kurde, trzeba się nauczyć jednej zdolności, tylko kurczę, nie ogarniam tego w ogóle, tej misji w ogóle, nie ogarniam, ja wszystko dobrze zrobiłem przecież, dobrze wszystko właśnie do, na stół alchemiczny położyłem te wszystkie składniki i dobrze, uważałeś mi, które pisało i co, i dupa, kurde, i kurde, a ten daje mu tą miksturkę. A ten de... kurde, przepraszam, bo piję kolej, dlatego tak... dobra. On tu chyba powinien być, ale nie wiem. Juan, a to nie jest przypadkiem ten gościu? Nie, to jest Tom, przepraszam, to nie jest on jednak. Czekajcie, to powinny być bagienne golemy, czy jakoś tak. To chyba nie tutaj, Miguel to też nie. Czekajcie, porozmawiamy z nim jeszcze. Hej, ty! Co może... Niewiele, tylko ludzie... Jak się... Myślę, że ta dolina jest... Dokładnie. Kiedy zwykle... Gdy jest, gdy... No i kruk, nie mam pojęcia. Po handlu... A, on tylko pohandlujmy, kurde, to też trochę... Głupie to jest. To zadanie za przeproszeniem powiem. Czekajcie, żebym się nie pomylił, kurde. Chwila, mam wyjść. Kurde, nie wiem, którędy mam iść w ogóle. Przede wszystkim. Dobra, mniejsza z tym. Zaraz, chwilunia. Tu jest praktycznie koniec tych bagna. Praktycznie, prawie chyba. A, jeszcze żebym nie zapomniał, kurde. Będę musiał się wrócić do... o to właśnie. Zaraz, najpierw to było... Czekajcie, żebym się nie pomylił. Nie wiem, czy to tutaj trzeba iść. Kurczę, też nie ogarniam w ogóle tej drogi. W ogóle też nie ogarniam tej drogi. Kropica. Tam są kropice, tak? Nie wiem, zobaczymy tędy sobie. Troszkę jeszcze pochodzimy po tym bagnie pewnie trochę. Zobaczymy jeszcze, jak nam tu będzie się jeszcze grało w to. E...
A może to tutaj? On powinien być w jaskini, ta? To tam jakiś, jest jakaś jaskinia, tylko nie wiem, czy to jest to w ogóle. Dedłaś? Dedłaś, dobra, pięknie. Dobra, pięknie. Nie ma czego plądrować. Jest tu coś jeszcze, czy już nie ma nic tu? Tak. Chyba już nic nie ma. Ognisty demon, kurde, idę stąd. Nie. Ja tutaj nie chciałem iść. Nie. Idę stąd. Już idę, spokojnie, ludzie. Chyba jednak nie tutaj, kurde, nie tutaj droga mi się tak wydaje. O, tu jakiś jeszcze jest ten. O, tu jest jakiś ten, jeszcze skarb, kurde. Ha. Ale beka, znalazłem, kurde, skarb znalazłem, fajnie. Ach, sądzę, że coś się znalazłem. O, jeszcze coś. Złoty pierścień, wow, fajnie. Kurde, i znowu na wytrychy. Nie chce mi się tego za bardzo zużywać, tych wytrychów. Ale jak każe, to trzeba. Ale na razie tego nie. Nie, to jest chyba kolejna posiadłość, jak mi się wydaje. No, kolejna posiadłość, ale beka. Chyba, tak mi się wydaje, nie wiem. Na razie ja tu nie będę szedł, wiecie? Bo to nie jest ta droga w ogóle do tej jaskini, co tam przesiaduje ten Juan, czy jakoś tak, nie wiem, jak on tam w ogóle się nazywał. Wąż błotny, tu chyba nie ma tych błotnych golemów, kurde, to nie tu droga jednak. O Jezu. Jeszcze żebym się, kurde, zakrztusił. Przepraszam za te, kurde, kaszel. Ale się zakrztusiłem, kurczę. Kolo oczywiście. Tu chyba jego nie ma. Tak, tego jego tu nie ma. To sobie damy radę. Znaczy damy sobie spokój tędy. Pójdziemy, a może... Bandyci, to tam nikt też nie mi niepotrzebni, co za bardzo. Kurde, nie ma tego czegoś. Ja nie mogę. Nie mam czasu. Nie ogarniam tego w ogóle już. Trzeba uważać tylko na tych, na bagieny, na golemy właśnie. Tylko nie wiem właśnie, z której strony one będą. A może... Ale nie. Nie. Czekajcie, po kolei, spokojnie. My jesteśmy tu. W ogóle nie ogarniam tej drogi w ogóle, wiecie? Aha, tędy można dojść do tych piratów. Chyba do piratów, tak. Bo jak tu jest... Aha, dobra, wiem. Aha, ogarniam już, dobra. To my tylko raz, dwa, trzy... 4 teleporty mamy tylko? Do znalezienia to jeszcze jeden tylko został chyba. Czy nie? Czekajcie, moc kamieni. Nie wiem. Nie wiem, czy dobrze idę w ogóle. Tu mamy tego bandyta, tu tutaj w ogóle jest. Tu jest Edgar, to nie, też nie. On mi niepotrzebny jest. On mi niepotrzebny za bardzo jest. No czego wy nie atakujecie? Ale wy jesteście głupie. Ja nie mogę z wami. Głupie gobliny. O, te przede mnie goblinie. Sukoty. Sukoty. Kurde, dednę zaraz przez niego. Ja pierdzielę. Człowieku! Weź, kurde, wyjdź mi stąd, głupi goblinie. Pocałuj mnie w dupę, będzie najlepiej. W ogóle, kurde, jak ja nie lubię goblinów. Byłem zupełnie sam. Tak, zupełnie sam, dobra. Kurde, co za głupie gobliny, ja nie mogę z nimi. Co on wie o słuchu? Aha, kto jej żyje, dobra. Oho,
coś się stało, kurde. Jedna bestia mniej. O, chyba zabili ją. Zabili tego goblińskiego wojownika, tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewny. No, dobra, elegancko. Oni mieli w dupie to, wiecie? Te... Chyba nawet... Dwóch chyba goblinów, bo tu jeden zostawił lagę. No, na pewno. Beka. Kurde, nieźle. Jednego mniej, fajnie, elegancko. O, szynka... 20 punktów, premiaż? Wow! Tak dużo? O, się zdziwiłem, kurczę, panie. Bardzo dużo ma. A jest coś takiego dla many? Premia punktów many? Nie ma. Trafię, niech się trafi. Nie. Amulet Franka. Premia do siły. Siła 35. Fajnie, dobry ten dali mi. Do zręczności nawet dali mi. Wow, nieźle. Czekajcie, zobaczę, czy coś mi się zwiększyło jakieś. 30 punktów siły za mało. Wow, fajnie, kurde, elegancko. Będę już miał niedługo. Już 30 punktów siły za mało, kurczę. Kiepski długi miecz będę miał, ale fajnie. Przydałoby się jeszcze fajniej. Mamy 14 poziom już, tak? Fajnie. A tu nic nie ma, co nie, do... Niebieski bez, tylko tyle dało mi, kurde, mało. Za mało tego jest. Oto się dla mnie goblinie, kurde. Pięknie. No, elegancko. To mi się podoba, taka walka. Tu mamy te ciemne grzyby, sobie podbieram je. Będę miał już, no... wiecie. O, ognista pokrzywa, jest. Coś chociaż znalazłem fajniejszego. Mikstura... To tak za bardzo mi nie pas... Mikstura może będzie potrzebna, ale nie teraz, na razie. Tu mamy kolejny chyba kufer, co nie? Tak jest. Aha, i znowu na... łatwa kombinacja, fajnie. Łatwa kombinacja tego, klawiszy w tym kufrze. Lecz łatwa, nie jest zła. Tam są błotne węże, tak? Mi się wydaje, że to nie jest to w ogóle te miejsce. Bagienny golem. Mamy, dobra, fajnie. Tylko się trochę boję, ponieważ mam tych wężów błotnych. Czekajcie, jak można inaczej obejść tamtą stroną? Bo nie za pewno... To mamy trzy węże, tak? Czekajcie, wezmę z many może, o. Dobra, pięknie. Zaraz ich tu zawołamy, tych truteni. Czekaj, zobaczę sobie, czy w ogóle biegnie za mną. Chyba nie. A w dupie mnie za przeproszenie powiem. Się tylko powkurzał na mnie. Wkurza się na mnie tylko, widzicie? O, tu mam jeszcze jakieś, kurde... O, zwoje. Fajnie. Teraz się wkurzył na mnie chyba. Tak mi się wydaje. Nie? Serio? Ja nie mogę. Boże, to za głupie to jest. Jak mu odjąłem, kurde, pięknie. Oj, odszedł przede mnie już, dobrze. Co jest? Dlaczego nie mógł z niego odjąć? O tak, z niego. Pięknie, kurde, do... Ale mi odjąć, fajniak. Ponad niczego tu nie znajdę. Połowy żyć. A to cwaniaczek, kurde. I dlatego nie lubię tych truteni w ogóle w tej części, w ogóle.
tych potworów nie lubi. Czekajcie, tu sobie zniszczymy serkiem. Serem znaczy. Tu mamy rzepa. Będzie potrzebna pewnie jeszcze. Tylko kurde, tu nie mam już żadnego. Nie, widem nie będę nawet uzupełniał tego. No trzeba będzie pewnie zużyć to, ten manę. Ekstrakt many. Czy jakoś tak się nazywa. Nie węży, tylko tego tutenia. Dobra, dedłeś. Tam jest bagienny golem, ta jeszcze. Dobra, pięknie. Trochę odjąłem temu wężowi. Elegancko. O, nie idzie za mną. Wow, wspaniaczek. O, nieźle. Odłóż broń! Potwór idzie z tyłu. Czy w ogóle nie widzicie tego czegoś z tyłu, co idzie mi tu? Się zaklinował, je, fajnie. Kurde. No zawaliście. Odrób się ode mnie. Kurde, dlaczego oni w ogóle nie atakują tego? Ja nie mogę, idzie potwór, a oni mają... Za przeproszeniem w dupę to. Tych dwóch piratów na przykład. Znaczy, bandytów. I potwór idzie, kurde. Ja nie mo... No zawaliście. Czekajcie, pójdę, tak? Kurde, idź, no! Fuck. O Jezu. Ale to wkurzające jest w ogóle ten potwór. Serio. No chodź tu. Mam nadzieję, że wy zaatakujecie go. W dupie go macie! Odłóż broń! Ja nie dobra mogę. Decyzja! Chyba coś was... Chyba was coś kurde... Nie wiem, czy wy specjalnie udajecie głupiego. Kurde. Ale wy jesteście głupi, ty... Wejdziesz tu? Ty cwaniaku! Wszedłeś tutaj? Ale oni chyba mają, za przeproszeniem powiem, te potwory w dupie. Serio. Kurde! A ty jest głupie. Jezu. Ale wy jesteście głupi, jak nie wiem co. Nie mów, że głupie potwory, kurde. Gdzie on w ogóle? Wow, what the fuck? Torus, pomóż mi, kurde frajerze. Co on wie o służbie? Co za frajer? Doczep się ode mnie! Za frajer! Ale wy jesteście, macie to w dupie za przeproszeniem. Mam tak nawet nadzieję. Gdzie on jest? Odłóż broń! Dobra. Spryciarz! Wiem. To nie może być tak dalej. Nie wiem, gdzie ty jesteś, kurde, głupi. Ciągle to samo. Głupi wężu, ale zaraz cię dorwę. Ja bym tego nie zrobił. Tak myślę. Zaraz tu sobie zwiększę manę, kurczę. I zaraz go z many zabijemy. Przez to będzie jeszcze to więcej kłopotów. On gdzieś tutaj tak jest. Mówiłem. On gdzieś tutaj jest, tak myślałem. To się nigdy nie zmieni. Nie wiem, czy ty wejdziesz. Czego uważasz? Hej, nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. A jak? Sam tak mówiłem. Gdzie on jest? Gdzie ten głupi wąż? Tam trzymam jest. Się od tego z daleka. Naprawdę sądzisz. Widzi i słyszy się... Dedłeś, kurde. Ale te one są głupie. Ci ludzie to są głupi, jak nie wiem co, powiem wam szczerze, serio. W ogóle, kurde, zamiast atakować, to nie mają to za przeproszeniem w dupie. Że to tak serio! Łatwe. Nie wiem, czy wy widzieliście to, ale pewnie widzieliście, na pewno. Kurde, chore to jest po prostu, powiem wam. Bardzo. Tu strzałę zgubiłem po drodze, widzę. Ale w ogóle, te chore to jest, kurde, ja nie mogę, serio. Kurze mnie tylko, że no rzecz, właśnie tej misji nie mogę wykonać. Wiem, że cały czas mówię o tej misji, ale na razie sobie ją zostawimy na jakiś, nie wiem, może w ogóle nie będziemy robić, nie wiem. Ja w ogóle tej misji w ogóle nie ogarniam. Tak powiem. Tajemnica. Tu są bandyci, to tam
kto mam ich gdzieś tam. Ale w ogóle te potwory to są wnerwiające. Właśnie nie wiem, kurde, żeby uważać trzeba na te, na... jak one się nazywają te? Na bagiennych golemów trzeba uważać, tylko nie wiem, czy one są tam. Właśnie nie wiem, jak w ogóle tam wejść do tego. Czy to jest na tej... Czy to jest na tej samej wyspie, czy to... Znaczy... O, tu mamy... O, pięknie, ognista strzała, jest, fajnie. Pięknie. Nie wiem, w ogóle porąbane to jest w ogóle wszystko, to... No tu jeszcze mięso mamy kopacza, o tu mamy jeszcze roślinę. Tu też chyba mięso kopacza, tak jest. Czekajcie chwilę, nie, nie wiem, czy tu są jakieś łóżka. Zaraz zobaczymy sobie. Czy są, czy nie ma w ogóle ich tutaj. Nie, tu chyba nie ma nawet, no nie ma. A tu chyba też nie ma, co nie łóżka, czy jest łóżko? Nie ma. Kurde, lipa, nie chce mi się wracać znowu tam. Do tego miejsca. LOL. Nie ma łóżka. To jest ta pierwsza, kurde, jeszcze widno jest, ale... Znaczy... Nie jest już tak widno, ale już jest ciemno praktycznie. Zaraz tutaj pójdę do jak może... Nie wiem, gdzieś tutaj może łóżko jest jakieś. Tu nie ma. O, tu jeszcze... A nie, myślałem, że to kufer. Nie, jednak to nie jest kufer. Nie, nie, nie. Jednak nie. Ale w ogóle to jest wkurzające za te potwory. W ogóle ci bandyci to nie mają to za wyproszeniem w dupie. Serio. To tak wygląda w piruny. W ogóle, kurde. To jest wkurzające, panie wam szczerze. Serio. Tu Ramon stoi, to tam on mi niepotrzebny za bardzo jest ten Ramon. W ogóle najgorsze miejsce tutaj u bandytów jest. W ogóle nie cierpię tego miejsca, ale trzeba jakoś szybko przejść to. Bardzo szybko. Ale to spokojnie, zaraz przejdziemy. I tak myślałem sobie jeszcze... zrobię może odcinek jeszcze taki z... Czekajcie, tu w ogóle nie ma żadnego łóżka. Jest, jest łóżko, fajnie, elegancko. Ja bym to zrobił, kurde, tą misję teraz, ale... Czy to tam dalej w tym domie właśnie, żeby ich wszystkich sprzątnąć, tych... Ogniste demony i jeszcze ktoś tam jest chyba. A, i te... strażnicy właśnie kamieni, o. Ci kamieni strażnicy, oni są też nawet, no, no powiem, że ciężcy są nawet. Tylko tyle strzał mamy? O ku. Ocie panie. 2 punkty zręczności muszę mieć, kurde, długi łuk, 72 punkty. Jeszcze kurde, co to jest? A to jest kusza, na razie kuszy nie chcę, nie, nie. Przydałoby się jeszcze, kurde, zręczność podwiększyć, wiecie? Sobie zwiększyć. Chociaż do 10, wiecie? Bo nie wiem, ile tu muszę mieć w tym łuku. Aha, 2 punkty. Chociaż, żeby mieć ognisty łuk, wiecie? Ognisty łuk, ale nie wiem, właśnie, kurde, trochę źle to porobiłem z tymi, wiecie? Z tym zwiększaniem sobie zdolności. Troszkę źle zrobiłem. Sam tak mówiłem. Troszeczkę. W trójce zrobimy inaczej, wiecie? To się na razie sobie po... A to na razie trójkę nie będę nagrywał, na razie sobie zostawimy tak jak jest, na razie dwójkę musimy przejść, skończyć. Może jeszcze zacznę w nowym roku tego Wiedźmina, trójka właśnie jeszcze, o. Kolejna seria, jaka jest najlepsza według mnie na jednym najlepszym YouTubie, właśnie na polskim oczywiście. Co tam jeszcze jest? Na pewno dużo osób oglądało o każdego Wiedźmina trójkę, w ogóle wszędzie. Na pewno. Tu mamy jeszcze te, kurde, co nie? Czekajcie, daleko jest ten gościu, kurde, bo nie wiem właśnie. Nie wiem, czy to jest to samo miejsce, wiecie? Tu jest ten wąż błotny. Ale nie, to jest co innego chyba, to jest inne miejsce, mi się tak wydaje, tak jest. Tylko tu trzeba uważać, kropice, kropice to słabe tam. Zaraz ich powybijam wszystkie tam. W ogóle mi nic nie odejmują, serio? O, trochę odjęli mnie. Moja wina, kurde, bo... Zwykle muszę źle się... Źle muszę się ułożyć w pirunie, w padalce. Kurde, zaraz dednę przez nie. Nie wiem.
Kurde, wypierniczaj ta szyfty tam. Wszystkie wypierniczaj ta stąd. Dobra, pięknie. Kurde, oczep się ode mnie. To trzeba wybić. Dobra, mam. Dobra, wszystkie wybite są. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma, serio. Dobra, chyba wszystkie wybite są, nie? Na razie co tutaj? No okej, dobra, na razie widzę, że nie ma, to dobrze. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś roślinki? Czy coś? Nie ma nic, dobra, idzie. O, tu jest leśna goda, jest. Ojoj, Boże, jak ja nie lubię tego miejsca w ogóle. W ogóle nie lubię obozu bandytów, w ogóle to jest najstraszniejsze, jakie istnieje w ogóle. A, tu many już nie trzeba, dobra, zwiększać sobie. Bo przecież już mam ten cały pasek. Roślina lecznicza. Dobra, idziemy dalej, co nie? Wąż błotny kolejny, widzę. Elegancko. Tu my węża kolejnego. O nie! O nie! Dobra, mamy. Szybko spierniczać. Spierniczaj tam to. Mamy Juana, dobra, mam. Nie wiem, czy on będzie mnie atakował. Kurde! Tu jeszcze kogoś mamy, wow. Co słychać? Czego chcesz? Masz mi coś ważnego do opowiedzenia? Jeśli nie, to zabieraj się stąd. W przeciwnym razie mój kolega ci dołu. Czekajcie. Cioty. Kurde, serio. Jakie cioty to. Jedna bestia mniej. A tam kolejna jest jeszcze chyba. Czekaj tylko, bydlaku. Otop się ode mnie. Dead? Chyba dead, nie będzie już przeszkadzał. Chwila. Ziomuś jeden w pieruny. Podobno masz wiele ciekawych rzeczy. Właśnie. Naprawdę? A on po prostu... No i co? To będzie twój. Weź złoto od Estebana, król. Pokaż mi... Czekajcie, brzmią... To sobie weźmiemy. I to sobie weźmiemy. No czy chwila. Kurde? Źle. Nie przy... Och... Otop się! O ty frajerze! Źle zrobiłem! Fuck! Fuck! Niepotrzebnie... Jeszcze raz. Chwilunia, spokojnie. Spokojnie, zaraz przejdziemy to, spokojnie. Moja wina, bo źle zrobiłem to trochę. Kurde, i znowu ja nie mogę. Dobra, właściwie czekajcie. Z każdym gadałem już? Chyba tak, dobra, okej, okay, fajnie, idziemy dalej. Idziemy jeszcze raz tam, to samo miejsce. Już wiem, gdzie ono jest mniej więcej. Czekajcie, sobie sprawdzę godzinę, która jest. No dobra, nie wiem ile ten odcinek trwa już, ale zobaczymy zaraz. Znaczy... Jeszcze ponagrywam trochę ten odcinek i może skoczymy w kolejnym odcinku, nie wiem, zobaczymy jeszcze. Bo kurde, tak jak mówiłem, często zapisywać grę, kurczę, cały czas tak mówię przecież. To... Tak jakby brakowało. A ja tego w ogóle nie podejmuję tego czegoś. Wcześniej czy później musiałem. Ale na drugi raz trzeba będzie zapisywać. W trójce będę zapisywał, obiecuję, ostatni raz już tak będę robił. Tu mamy coś, magenny trutę. Kurde, nie no. Za dużo tych potworów jest w pieruny. Kurde, jeszcze tych goblinów nie wybiłem! Cholera jasna. Skurzam mi te gobliny. Wypierdalam! Tak, kurde, głupie gobliny. Pieruny. Użyłeś mnie gobliny teraz. Ale go atakuje, kurde, widzicie? Użyłem się na niego teraz. Się teraz użyją na nich, że hej. Serio.
wkurzyłem się. Kurde, nie lubię ich. Niczego tu nie znajdę. Nie lubię tych goblinów. Wredne stworzenia, jak nie wiem co. Serio. Tak, pak i już, dobra. Teraz jeszcze... O, premia do siły, wow, fajnie. Siła i żywotność zwiększone, wow. Efekt. Na razie tego nie chcę. Czekajcie, ile w ogóle mam siły już? 32, ta? Słabo. A czekajcie, to jeszcze sobie założę ten... Amulet wojownika? Nie. Właśnie, o to jeszcze sobie założę. Mamy już ile siły? 36. O, pięknie. 29 punktów siły za mało. Elegancko. Kurde, prawie już, prawie. Kusza, łuk. 7 punktów trzeba mieć jeszcze, ta? 7 punktów. Ale mam mało mam tych amunicji do ognistej strzały, do ognistego łuku, prawda? Przydałoby się kupić, wiecie. Strzały też, bo mało już mamy, jak widzicie. I teraz bym sobie jakiego zrobił sobie, tylko nie wiem, czy bym dał radę sobie z nimi. Czekajcie, tu sobie powybijam może. Trochę tych węży błotnych, wiecie. Dobra. I teraz tak. Kurde, ale szybki jesteś, ziomuś. Kurde, ja nie mogę z tobą. No, chodź tu. Dobra, wybity. Pięknie, kolejny, już kolejny dead. I teraz sobie tak zrobię. Tok. Tak. Tak. I jeszcze. Tak. Tak. Dobra. I teraz tak. Kolejny. Kolejny wąż jest tutaj, ta. Tam jeszcze coś jest. Bagienny golem. Aha. Trutenia jeszcze dostaję, ta. No gdzie on jest ten? Gdzie jest ten kurde błoty wąż? Kurde, ale ma... Kurde. Ojeju, źle zrobiłem teraz. Fuck. Oh my god. Nie, tylko nie to. Źle zrobiłem, spiru. Spier... Dzielaj. Fuck. Źle zrobiłem. Kurde. Oj. Mam nadzieję, że mnie to nie dorwie. Co nie? Mam nadzieję. Gdzie ty jesteś, wążu? Dupę, nie odejmę mu teraz tak. Czekajcie, źle zrobiłem znowu, kurde. Czekajcie, tak, ekstrakt many. W ogóle źle zrobiłem, atakując go. Serio. Przestań z tą ma... Pięknie, dobra, dostał. Laga. Ale padłeś, kurde, pięknie. Dobra, teraz tak sobie zrobimy. Nie wiem, czy tu... A, tu jeszcze coś mamy, ta ognista pokrzywa, okej. Dobra, chyba wszystko już, co nie? No okej, dobra, teraz tak. Na razie many sobie nie będę zwiększał. Sprawdzamy, co tutaj jeszcze mamy. Bagienne trutenie, to sobie je zostawię. One na razie mi nie przeszkadzają. W ogóle. Jeszcze te kwopijcie zostały, ta. Bo to na tej, na tamtej wysepce, tak? No okej, dobra, jakoś zaraz poradzimy sobie, spokojnie. Może ich wybić, kurde, za pomocą... A, kropiców się nie da? Serio? Da się! O co to mam? One i tak są słabe, kurde. A, liczę kropicę to. Dobra, pięknie. Niczego tu nie znajdę. Aha, tu nic nie ma. Dobra, spoko. Fajnie. Tu mamy jeszcze coś, roślinę leczniczą. Tu jeszcze mamy leśną jagodę, pięknie. O, niebieski bez. Przydałoby się jeszcze, wiecie co sobie znaleźć? Ogniste te. Nie wiem, czy mamy to, ale... roślina. Nie, nie rośliny, tylko mi chodziło o ognisto pokrzywę właśnie.
Bo to jest dobre nawet, bo tu zwiększa ten manę właśnie też. I przydałoby się właśnie tu pozbierać te rośliny właśnie. Teraz tak, tu są te węże błotne, to ja się ich trochę boję. Tam są... Czekajcie, żebym... Kurde, trutenie, fuck. Nie cierpię truteni, Boże. Tam są te węże błotne jeszcze, tak? Kurde, lipa. Jeszcze dwa węże, kurde. Zaraz sobie zwiększymy. Tak sobie zrobimy. Dobra, on jest blisko, czy... Tutaj jest jeszcze jeden. Czekajcie, tam są bagienne szczury. Dobra, pięknie. Właśnie ostatni raz? Nie da się, dobra. Kurde frajerzy, gdzie? Denerwuj mnie nawet. Pięknie, dobra, dostał. I... brak! Dead. Dobra, trochę mi odjął, kurde, skurkowanie, co? Ale zaraz sobie zwiększymy życie. Przydałoby się, kurde, powiem wam szczerze, że więcej żyć przydałoby się, ale mamy, czekajcie, ile? 256. Nie, nie, źle. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tutaj wąż błotny jeszcze kolejny jest. Tego węża chyba... Czekajcie, dwa węże? O kurde, ocie panie. Bagienny szczur jeszcze dostał, tak? Tu co jeszcze ten bagienny golem. Na razie sobie go zostawimy. No, szczur najgorszy chyba, tak mi się wydaje jest. Bo tu jeszcze jeden... Aha! Okej, dobra. Bo tu są jeszcze węże błotne kilka. Chyba jeden tylko, czy nie? Czy ile ich tam jest? Kurde, goni mnie ten wąż. Ajś. Jeju, nie cierpię ich. Aha. Atakujcie go. A! Oczep się! Kurde, skurkowańcy ty! Ja nie mogę. Boże! To za skurkowaniec jeden. Ja cię pierdzielę. No nie! Tylko nie to! Ja cię pierdzielę. Nie no, nie wierzę. Kurde, odpierdziel się ode mnie, głupi. Dobra decyzja! Dobra, mam nadzieję, że mnie nie będzie gonił. Mam nadzieję, kurde, bo ja się go trochę... Dobra, dobra, fajnie. Sobie zwiększę życie właśnie chciałem powiedzieć. Jedna bestia mniej! Już zabili go, ale wy szybcy jesteście. Kurde. Niemcy, ile mu odjęli? Kurde, tym razem mniej. Fuck. Źle zrobiłem znowu, kurde. Trzeba zawołać kolejnego węża, wiecie? I chyba tak zrobię. Dobra. Zobaczymy, czy im odejmie. No idziesz wężu? Idzie, dobra. Idzie. Szybko, bo nie zdążę. Ja bym chciał, żeby... No kurde, co ja zrobiłem? Ja nie mogę. Boże! Ty kur... Zaczep go! No kur... Wkurza mnie. Dobra decyzja! Atakuj go! Ja cię pierdzielę, Boże! Za wkurzający potwór! Ja cię nie mogę z tym czymś. Ja nie mogę! Boże! Serio! Kurde! Fuck! Ale wkurzające to jest! Serio! Wkurzające po prostu to jest! Czekajcie! Tak! Kurde, ja nie mogę z tym czymś. Wypierdzielaj, są kurde! Ale wkurzające jest to! Mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje teraz. Nie wiem, czy to w ogóle idzie to coś tu. Też kurde wkurzające jest, jak nie wiem co. Serio.
Ognista pokrzywa. Mamy! Wow, fajnie. Tak. I tak. Kurde, za mało znowu żyć mam. Znaczy za dużo, za mało mam tych roślin w pieruny znowu. Idziesz czy nie idziesz, ty głupi potworze. Odłóż broń! Kurde, nie idzie, serio. Dobra decyzja! Ja nie mogę z tym czymś. Dobra, może teraz zaatakuję ich, ale wątpię. Tak zrobię. I tak zrobię, o. Żeby od nich trochę... Idzie ten potwór? Czy nie idzie? Kurde! Odłóż broń! Zamknij mordę już, frajerze ty. Idzie! Dobra, mam. Idziesz, kurde, frajerze ty. Chodź tu. Nie, mi idziesz czy nie idziesz, kurde. Kurde, wkurzające jest to. Nie idziesz! Ja nie mogę, Boże. Idzie, kurde, tylko się zaklinął chyba. Tak mi się wydaje. Mhm. Idziesz. Chodź tu. Chodź i zaatakuj ich, proszę cię. Kurde, tylko nie mnie, proszę. Tylko nie mnie, proszę, nie. Kurde! Co za... Kurwiający potwór! Ja cię pierdzielę! Co jest? Frajerze ty. Kiedy są frajerowany. Masz frajerze ty. Spier... Co za wkur... Gdzie ty jesteś, ziomuś? Nie! Jest! Dobra! Wreszcie mi się udało! Jedna bestia mniej! Jak wy atakujecie jo! Ja cię nie mogę! Ale oni są szybcy! Kurde, kogo by tu zawołać jeszcze? Nie wiem. Fuck! Ja nie mogę z nimi. Kurde, nie mam many znowu. Ej, się tam. Nie chcę mi się zużywać kolejnej many, kurde. Ej, tam. Kurde, wkurzające jest to, powiem wam szczerze. Czekajcie, został jeszcze jakiś ten? Wąż błoty, tam jest jeszcze jakiś jeden. Albo bagiennego trutania? Ale nie, to jest wkurzające w ogóle. Dlaczego nie mogę go... Dobra, pięknie dostał. Idziesz czy nie idziesz? Idzie. Czekamy sobie tutaj. Idzie, dobra, idzie, fajnie. Nie wiem, czy będzie atakował ich, kurde, znowu. Ile ma żyć ten? Ten ma połowę. Mhm, dobra. Czekajcie, boję się trochę, że on zaatakuje znowu go. No skurw! Co za wkur... Co za wkurwiający potwór! Serio! Teraz to mnie po pierwsze... Ja cię pierdzielę, Boże! Jezu! Ale wkurzający potwór, jest serio! Ja cię pierdzielę, Boże! Jak ja mam go zabić, to ja... Ja rabię. Czekajcie, bo tu jeszcze ten głupi szczur, ja nie wiem, co to jest. No nie! Dobra, pięknie, dobra, pięknie. Kurde, nie, tylko nie tru... Nie! Tylko nie to, proszę, nie! Tylko nie to. No kurde, nie, tylko nie to. Bagienny golem, nie wiem, biegnie tu? Ja cię pierdzielę, nie, no nie wierzę. Nie! Nie! Kur... Nie! Spier... Nie! Odłóż broń! No, proszę, jednak można! Nie! Kurde, głupi troll! Znaczy głupi golem! Tak, jeszcze golema brakowało mi tutaj. Ja nie mogę, Boże! Ja cię pierdzielę. Dobra, pięknie. Spierdzielaj, spierdzielaj, ziomuś, proszę. Tak, zrobimy.
Gdzie on jest? Tu. Tak jest, dobra. Spierdzielaj, kurde, proszę, bezi. Spierniczaj stąd, głupi golemie, idź stąd. Mam nadzieję, że tutaj nie przyjdziesz w pirun. A ten bandyta się kurde najadł. Fuck. O, oh, fuck. Czekajcie, jak zaatakuję go. Fuck, nie chce mi się za bardzo go atakować. Albo coś takiego zrobię. Co słychać? Podobno... No i co? To weź... Handel. Pokaż mi... A czekajcie, jak na przykład kupię sobie te rzeczy od niego. Ale po co ja kupuję, jak ja mogłem, kurde... Ej, zapierdzielić od niego. Mam nadzieję, że nic się nie stanie, kurde. Ale z drugiej strony... Kurde, przydałoby się ich zabić, wiecie, tylko... Co jest? Dlaczego on stanął? Hej! Kurde, przydałoby się ich zabić, tylko nie wiem jak jeszcze. Tak myślę sobie, tylko nie mam już many. W tym problem jest właśnie. Kurde, niepotrzebnie ją zużywałem. O, premia many 10. O, pięknie, biały rum. Premia punktów? Nie, tego nie. Tego to na razie nie będę nawet. Bo to nie wiadomo, co nawet po tym może być. O, pięknie, fajnie. Trochę mam już tej many, ale za mało znowu. Nie wiem, czy ty pijesz to, czy nie, kurde. Nie wiem. Pijesz, dobra, fajnie. Kurde, czekajcie. Coś takiego zrobię. Mamy tu jakieś jeszcze... Bryła lodu, kula ognia. O, może być, nie wiem, czy da radę. Czekaj tylko, co tu się dzieje? Kurde, dobry jest ten gościu. Ja cię nie mogę. A, Juan mnie goni, serio. Proszę, zjedzcie go, potwory. Proszę, zjedzcie go. No nie, tylko nie to. Nie! Kurde, proszę cię, nie! Nie! Kurde! Stój, śmieciu! Zamknij mordę, śmieciu! Nie wiem, czy mnie goni, czy nie. Goni mnie ten. A nie go zjedzą potwory. Co mnie to obchodzi? Kurde, nie, ty nie tak. Nie. Wąż mnie goni, botny, serio. Ja nie mogę. Mikstury mam, fajnie. To coś znalazłem po drodze. Czekajcie, tak. Kurde, nie lubię tych gości w ogóle. Nie wiem, goni mnie jeszcze? Ten głupi wąż? Chyba goni mnie, tylko się zaklinował w pieruny. Się zaklinował w pieruny. Gdzie on jest? What the fuck? Gdzie ten głupi wąż? Ej no, gdzie on jest? What the fuck? Ejo. Kurde, nie wiem, idę stąd na razie. Zabiję go kiedy indziej, wiecie? Tego Juana i tego bandytę, wiecie? Jeżeli nie zapomnę oczywiście. Nie wiem, czy coś właśnie, nie wiem, czy to będzie coś skomplikowanego właśnie. Że jak na przykład go nie zabiję. Czekajcie, co to za mikstura? Co to za mikstura? Proszę tylko, żeby mana to była. Proszę, mana. Kurde, nie, tylko nie to. To była mikstura szybkości chyba. Kurde, lipa trochę. Idę kupić coś tam, może jakieś rośliny mają niektórzy. Może lepiej kupić. Czekajcie, tędy. Ujdziemy na skróty, a co tam? Tędy dobrze, okej, mamy. I teraz trzeba iść... Ciągle to samo. Trzeba teraz iść do... Właśnie nie wiem, czy będzie coś w ogóle... Skomplikowanego z tym zdaniem właśnie, kurde, też problem. Czekajcie, Huno i do kogo miałem iść z tym jeszcze? A, do Fiska. O, tu Huno. Hej, ty! Mam nadzieję... O, mam stal, dobra, fajnie. Mam stal. I co? Chła... Tak. Wiedziałem. Za wszystkim stał ten szczur, Esteban. Co będzie teraz z naszą umową? Człowiek, którego szukasz, czeka na ciebie w knajpie. Porozmawiaj z oberżystą. Mhm.
Nie wiem, czy to, to... Nie wiem, kto to będzie w ogóle tak przede wszystkim. Nie wiem, czekajcie, teraz idziemy jeszcze do... Do Fiska? Nie tak, wiem, czy on jest tutaj w ogóle. Jest Fisk, dobra, fajnie. Mam twoją paczkę. Mam twoją paczkę. Elegancko. Naprawdę. Jeszcze żyję. Pozostawiłeś te... Nie był sam. Nieważne. A co do ciebie? Dobrze znam. Dzięki mnie. Dostaniesz. Dostałem ten kamień od Kor. To jedyna rzecz, która ocalała, gdy wyrwałem się z kolonii. Sądzę, że tobie ręka rękę myje. No dobra. A czekaj. Czekaj, Fisku. Pokaż mi... Właśnie, ty może to... O, fajnie. Kupię sobie z... Fajnie byłoby, bym wolał wszystkie kupić sobie te miksturki. Tylko nie wiem, czy to coś jeszcze masz ciekawego. Ognisty korzeń. Tu masz jeszcze ten. Tak, dobra, starczy, bo uj, ale złota straciłem. Kurde, serio. Pokaż. A jeszcze muszę sobie jakieś bronie posprzedawać. Tylko nie wiem, czy ja mam jakieś. Mam. Coś tutaj mam, jakieś kilka. A jeszcze łuk przydałby, łuk, bo mam takie chyba dwa same takie, tak jest. No dobra, idziemy do... Na razie, wiecie co zrobię? Na razie, sobie zapiszemy grę i widzimy się w kolejnym odcinku, cześć!